Witam serdecznie. Poplato Platformy Obszarów Gier Miejskich. Za pomocą technologii geolokalizacyjnej pozwalamy naszym graczom na telefonach komórkowych potwierdzać swoją obecność w danym miejscu, w danej miejscowości. Jednocześnie pozwalając im informować swoich znajomych, gdzie się aktualnie znajdują. Przykładowy scenariusz tego typu gry będzie się niedługo odbywał w Krakowie. Wysyłając naszych użytkowników do konkretnego miejsca, powiedzmy to jest, przyjmijmy, że to jest Krypta Królewska na Wawelu, dany użytkownik, gdy się zamelduje właśnie w tym miejscu, otrzymuje powiedzmy wirtualny przedmiot, jaki jest miecz Bolesława Chrobrego. Oraz instrukcje i wiadomość na temat właśnie, których miejsc kolejnych potrzebuje odwiedzić, żeby otrzymać pozostałe przedmioty i wygrać tą grę. Jak to się przekłada na rynek komercyjny? Przyjmijmy, że chodzę do kawiarni pana Zdzisława co drugi dzień na kawę. Akurat tego dnia włączam sobie Poplę na telefonie komórkowej i okazuje się, że pani Krystyna otworzyła nową kawiarnię z tą samą kawą i oferuje promocję dzisiaj właśnie na właśnie tą samą kawę. Bardzo chętnie się tam wybiorę. Dlaczego Popla? Popla dla użytkowników to rozrywka. A dla klientów to jest niesamowite narzędzie do nawiązywania stałej relacji z klientami. Kilka słów na temat konkurencji, który właśnie powiedziałem wczoraj. Konkurencja zawsze była i zawsze będzie. To jest nieuniknione zjawisko. Myślę, że jesteśmy świetnie przygotowani, mamy świetną drużynę w Krakowie, żeby rzeczywiście dostosować taki produkt, który znajdzie swoją obecność na rynku polskim. Wszystkich serdecznie zapraszam do otworzenia przeglądarki internetowej na swoim telefonie i wpisania adresu m.popla.pl. Tam możecie się zameldować w dowolnym miejscu i zobaczyć, jak taka gra działa i jakie ewentualnie nagrody możecie wygrać. Myślimy, że z Waszą pomocą możemy być właścicielem wirtualnej przestrzeni w Polsce, a nie firma zagraniczna. Dziękuję.